Dzień dobry. Chociaż za oknem wiosna, to dziś pierwszy dzień astronomicznej zimy. Pola Gajowniczek, witam i zapraszam do oglądania aktualności. Powiat szczecinecki ma budżet na przyszły rok. Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu 12 radnych zagłosowało za jego przejęciem, a 6 wstrzymało się od głosów. To ambitny budżet na trudne czasy. Tak twierdzili radni podczas dyskusji. Po stronie dochodów zapisano prawie 168 milionów złotych, a wydatki opiewają na 169 milionów. Powiat najwięcej wyda na oświatę, ponad 55 milionów złotych. Na inwestycje zapisano ponad 36 milionów. Pokaźne kwoty przeznaczono na pomoc społeczną, kulturę fizyczną i sport. Szczegółowy plan wydatków i przychodów znajdziemy na stronie powiatszczecinecki.pl. Podczas tej sesji przyjęto też kilka innych uchwał. Ich treść znajdziemy w zakładce Rada Powiatu. Na zakończenie obrad starosta Krzysztof Lis i przewodniczący Rady Cezary Jankowski złożyli radnym życzenia świąteczne. W wieku 91 lat zmarł pierwszy biskup pomocniczy diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej Tadeusz Werno. Sakrę biskupią otrzymał 48 lat temu z rąk prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uroczystości pogrzebowe w Koszalinie rozpoczną się w piątek o godzinie 11 w katedrze. Pogrzeb po mszy pogrzebowej na cmentarzu komunalnym w Koszalinie. Mobilna informacja turystyczna powiatu szczecineckiego już działa. Bezpłatną aplikację turystyczną można pobrać na telefon w sklepie Google Play lub App Store. Aplikacja zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące powiatu szczecineckiego. Zaawansowane prace nad tą aplikacją trwały od kilku miesięcy. Już można ją pobierać w popularnych App Store i Sklep Play. Oczywiście to jest bardzo dobra informacja nie tylko dla turystów, którzy odwiedzą nasz region, ale również dla nas, dla mieszkańców powiatu szczecineckiego, którzy bardzo często chcąc wybrać się na jakąś pieszą wycieczkę albo przejażdżkę rowerową, korzystamy z doskonale nam znanych, wytartych szlaków w obawie, że możemy się na przykład zagubić. Teraz już nie ma takiej obawy, możemy pobrać aplikację, wsiąść na rower i po prostu korzystać ze wszelkich uroków powiatu szczecineckiego, a przecież jak wiemy, ten ma wiele do zaoferowania. Znajdziemy w tej aplikacji oprócz wspomnianych szlaków rowerowych, historycznych, kajakowych i pieszych wiele ciekawych informacji dotyczących chociażby bazy noclegowej, gastronomicznej, rekreacyjnej, plany tras, mapy, czy informacje dotyczące pogody, czy chociażby kalendarza imprez. Co ważne, aplikacja będzie działała, działa również w trybie offline i będzie również dostępna w języku angielskim. Więc warto z niej korzystać, aby wiedzieć, gdzie można się wybrać, jakie atrakcje nas czekają w najbliższym czasie. Zachęcam Państwa serdecznie do pobierania tej aplikacji. Oczywiście, żeby ona funkcjonowała i spełniała swoje zadania, muszą współpracować ze sobą wszystkie gminy naszego powiatu. I tak też się dzieje. Właśnie od gmin dostajemy poszczególne informacje i dzięki temu możemy je wprowadzać do systemu, uzupełniać aplikację i sprawić, że ona jest atrakcyjna i na czasie. Już kiedyś wspominaliśmy o tym, ale powtórzę, że takie zaprezentowanie aplikacji planujemy wraz z początkiem sezonu turystycznego. Chcemy zorganizować przy tej okazji jakieś fajne wydarzenie i na przykład wspólny rajd rowerowy po to, żeby mieszkańcom naszego powiatu zaprezentować właśnie wspomnianą aplikację. Od lat w szkole podstawowej nr 5 organizowane są kiermasze świąteczne. Szkolny korytarz na parterze zamienił się w wielki plac targowy. Na stolikach były wystawione wszelkiego rodzaju ciasta i ozdoby świąteczne. Każdy wystawiony produkt był wyceniony, ale ceny podlegały negocjacji przy zakupie większej ilości. Uzyskane pieniądze zasiliły budżet klasowy. Co tu macie dobrego? No, tutaj mamy galaretki, takie różnokolorowe, kartki świąteczne, rogaliki, ciasto. Ciasto, taki kolejne ciasto. No to powiedzcie teraz, kto to robił, bo was nie podejrzewam. Galaretki są moje. To jest moje ciasto. A sam robiłeś? Z mamą. To jest moje. To z mamą też. Bo niektórych tu nie ma, dlatego no, ale to jakby jest z naszej klasy. No. A powiedzcie, na co przeznaczacie te zarobione pieniądze? Przeznaczymy, no pani mówiła, że na jakieś cele klasowe, nie? Na jakieś wycieczki czy coś. To po ile sprzedajecie, to tu te ceny są uwidocznione, tak? Po 1,50 za złotówkę, jeden kawałek taki. A jeżeli ktoś kupuje więcej, to ma jakiś rabat? To znaczy... No, chyba nie, nie wiem.
wiem. Ty, w sumie to by było dobre. Czy 50 przy zakupie trzech? W sumie? Tutaj widzimy same ozdoby takie, tak? O nie, są i pierniki też. Co to robi? Tu ja robiłam z mamą. I wszystkie te ozdoby robiłaś sama z mamą? Te choineczki tylko. My robiliśmy, a reszta klasa. A te ciasta? Babeczki robiła moja koleżanka. Tutaj pierniki robił kolega z mamą. Ten pomysł z jarmarkiem narodził się już praktycznie 7 czy nawet 8 lat temu. Jest cały czas kontynuowany. Oczywiście mieliśmy małą przerwę covidową, jak w każdej innej szkole, ale teraz dziś już tak domagały bardzo tego jarmarku, pamiętając poprzednie jego edycje, że było bardzo fajnie i że już nie odpuściło absolutnie w tym roku. Musieliśmy znowu zrobić, jak gdyby od nowa narodzić nasz pomysł. Widać, że zainteresowanie dzieciaków ogromne. Zainteresowanie dzieci jest bardzo duże. Z tego co wiem, już niektóre klasy mają zebrane pieniążków, tam nawet około 100 zł, a jesteśmy dopiero od dwóch godzin. Także dzieci bardzo chętnie kupują, bardzo chętnie oglądają. Myślę, że to też takie jest dla nich wejście w tą atmosferę świąt przede wszystkim i o to nam też chodziło. Ale głównym założeniem całego jarmarku było to, aby nauczyć dzieci takiej przedsiębiorczości. Bo to, co właściwie same z rodzicami przygotowały, to teraz mają za zadanie sprzedać, aby jak najwięcej dla siebie zarobić. No i jednocześnie nauczyły się tutaj tego handlowania tym, co same wytworzyły. I są z tego bardzo dumne, z tego co widzę. To... No właśnie tu słyszeliśmy, że chłopcy już kombinują rabaty. Tak, rabaty się już szykują. Zresztą też widzę, że są takie ostre negocjacje cen, że jak wezmę więcej, to mi spuścicie tutaj cenę, a może tutaj jeszcze jakiś mały gratisik. Także bardzo, bardzo chętnie dzieci tutaj handlują na całego. I o to właśnie chodziło. Z jakich klas tu są dzieci? Tu są dzieci z klas od zerówki do klasy ósmej. Praktycznie każda klasa w całej tutaj naszym zestawie klas ma tutaj swoje stoisko. Stąd też tutaj tak dużo tych wszystkich stoisk. No mamy nadzieję, że to wszystko się sprzeda, ale przede wszystkim to chcieliśmy podziękować tutaj rodzicom za ogromny, ogromny wkład, bo przecież sami byśmy tego nie zrobiły, dzieci też nie. Także dziękujemy serdecznie rodzicom za wszelką pomoc. Na pewno trochę zostanie. Co z tymi resztkami? Tak, z tymi resztkami myślę, że dzieci po prostu zabiorą sobie do swoich klas i wspólnie, razem w takiej integracji klasowej sobie zjedzą, poczęstują się nawzajem. Tym bardziej, że w czwartek mamy wigilię klasową. To myślę, że niektóre ciasteczka, pierniczki spokojnie do tych wigilii klasowych wytrzymają na czwartkowych i tam będą miały swoje miejsce bardzo potrzebne. Tu będzie spory dochód, jak to będzie zagospodarowane. Tym już myślę, że zajmą się sami wychowawcy wspólnie z rodzicami każdej klasy poszczególnej. Myślę, że już będą wiedzieli, co z tymi pieniążkami zrobić. Dzieci naprawdę mają wielkie potrzeby, bo to zaraz się będą odbywały jakieś inne imprezy szkolne, klasowe i wtedy te pieniążki myślę, że dzieci sobie spokojnie spożytkują na własne cele. I to będzie tym bardziej większa radość dla nich, że to są ich pieniążki zarobione ich własną siłą, a nie pozyskane, powiedzmy sobie, tam gdzieś, nie wiem, od rodziców wzięte. Także o to też głównie chodziło właśnie. W okresie przedświątecznym dokonujemy wielu zakupów przez internet. Oszuści na chybił trafił wysyłają SMS-y informujące o wstrzymaniu paczki, a to ze względu na nadwagę lub na niedopłatę, ale też z innego powodu. Wystarczy kliknąć na link znajdujący się w SMS-ie i można stracić duże pieniądze. Rzeczywiście zakupy internetowe są takim bardzo dobrym i wygodnym rozwiązaniem i osoby, które nie chcą uczestniczyć w tym zakupowym szaleństwie, stania w kolejkach, przyciskania się przez dużą ilość osób, wybierają właśnie ten bardziej komfortowy sposób robienia zakupów. No i musimy tutaj być bardzo czujni, bo wśród tych prawdziwych SMS-ów od dostawców naszych paczek mogą się zawieruszyć te od oszustów, którzy będą liczyć na to, że właśnie w ferworze tego świątecznego zamieszania omyłkowo klikniemy na link, który pojawił się w SMS-ie. Rzeczywiście osoby, które bardzo często korzystają z odbierania paczek w paczkomatach, wiedzą, jak te SMS-y wyglądają, że tam nie ma żadnych linków, nie ma mowy o niedopłatach. Bardziej tutaj są narażone osoby, które często brakuje im tej świadomości albo są po prostu taką wiadomością zaskakiwane. Przypomnę tylko, że to nie muszą być paczki, ale to może być odcięcie energii, to mogą być nieuregulowane rachunki, czy to również z Urzędu Skarbowego, więc pamiętajmy, że takie oszustwa ciągle się powtarzają i ciągle co jakiś czas ktoś zgłasza szczecineckim policjantom, że został właśnie w ten sposób oszukiwany. W sobotę już Wigilia Świąt Bożego Narodzenia. W tym dniu nikt nie powinien być sam. Nikt też nie powinien być głodny.
W Wigilię w godzinach od 10 do 12 na Placu Wolności wydawany będzie bezpłatny świąteczny posiłek. Jego organizacją zajęła się szczecinecka podzielnia funkcjonująca przy ulicy Rzemieślniczej. Tą informacją kończymy dzisiejsze aktualności. W dalszej części programu zobaczymy jeszcze magazyn służb mundurowych, a następnie zaproszę do wspomnień. Kolejną pozycją programu będzie magazyn telewizji lokalnych i regionalnych. Dziś w magazynie m.in. kaszubskie kolędy, a telewizja Olsztyn zaprosi nas do świata zwierząt. W piątek aktualności poprowadzi Krzysztof Janczurewicz. Do zobaczenia.